Rok, w którym zaprezentowano model 996, wywołał oburzenie i jednocześnie zachwyt dziennikarzy, którzy mieli przyjemność testować nową 911. Poirytowane piśmaki na całym świecie stukali się po głowach, że to koniec Porsche i że to silny cios w purystów, którzy tak kochają tak zwane wiatraki. Ale kiedy Porsche wypuściło pierwszy raz 911 z oznaczeniem GT3 na tylnej klapie, świat motoryzacyjny oszalał. To właśnie GT3 wywołało lawinę pytań, na którą w najbliższym czasie tak skrupulatnie odpowiadało Porsche. Technologia przeniesiona z toru wyścigowego do auta cywilnego spowodowała, że to właśnie od tego modelu rozpoczął się zmasowany wyścig zbrojeń. Kurczę, pierwszy raz siedzę w GT3, model 996.2 Club Sport. Waga 1350 kg, moc 381, momentu obrotowego około 380 Nm. Silnik kręcący się do prawie 9000 obrotów. Sześciobiegowa skrzynia biegów. Bez elektroniki, bez żadnych, że tak powiem, kagańców. Czysta jakość jazdy, tak jak w 993, tylko że trochę szybciej. Ta specyficzna biel to rzadki odcień, który ozdabia te wąskie biodra, gotowe połykać każdy zakręt. Malowanie nawiązuje do jakże kultowego modelu 2.7 RS i ta czerwona felga bezkompromisowo pasuje, podkreślając cukierkowatość tego auta. Gdzieś czytałem, że 911 miała ksypkę Lollipop. Model, który znajduje się przed Wami, to 996 Club Sport. A co charakteryzuje ten egzemplarz? Już Wam mówię. W środku znajdziemy dwa bardzo wygodne fotele kubełkowe, które mają duże przelotki tutaj, dzięki którym możemy zamontować sobie sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Taka ciekawostka, jeżeli masz normalne pasy, to w drzwiach występowały poduszki powietrzne. Mogłeś sobie zamówić pasy sześciopunktowe, które wiszą na klatce i wtedy tych poduszek byłoby brak. Klatka bezpieczeństwa, która została zainstalowana, nadano jej certyfikat, który umożliwia jazdę na różnych trackdayach, a szczególnie na Nürburgringu. Deska jest taka sama jak w standardowych 911, ale to tu powiem Wam taką ciekawostkę. Klimatyzacja, jak i radio zostały wstawione na życzenie klienta. Bo jak wiecie sami, klima, jak i radio to element zbędny, który obciąża przede wszystkim silnik, no i doważa ten samochód niepotrzebnie. Dzięki zmienionej konfiguracji zawieszenia poliftowe GT3 było znacznie bardziej cywilizowaną propozycją na otwartej drodze, nie rezygnując z żadnej dynamicznej błyskotliwości, która sprawia, że GT3 była tak wielkim hitem po prawie 20 latach od premiery. Szybko startuję. Zbliżam się do pierwszego zakrętu, w który... I robienie między gazów jest fajne, bo są pedały bardzo blisko. Zamiata ten tył, ale świetnie! Zakręty idealne. Trochę mi nie wchodzą biegi, ale być może to jest to, że starsza ta, że tak powiem, struktura tego, nie wiem, dźwigni zmiany biegów powoduje, że nie weszło. Nieważne, zakręt, długi zakręt, który naprawdę stwarzał innym samochodom dużo problemów. Wyjście, petarda, wkręca się 6-7 tysięcy obrotów. Wow, hamulce dobre.
Słuchajcie, nie czuję, żeby mi ten samochód gdzieś przodem srało. To, że mam silnik z tyłu i nawis, że tak powiem, całej wagi z tyłu, nie odczuwam, że coś jest problematycznego w prowadzeniu. Wow! To właśnie Hans Mesger przyczynił się do tego, że silniki Porsche zdobywały coraz to lepsze wyniki i biły rekordy i podnosiły poprzeczkę na takich torach jak Nürburgring. Sam Walter Rowe ustanowił nowy rekord w bliźniaczym modelu, notując czas na Nürburgringu 7.56. Natomiast 7.54 to już czas należący do 996.2, który dysponował mocą 381 koni. Legendarny konstruktor, inżynier, zaprojektował silnik do pierwszej 911 i był szefem Race Design od lat 60. Charakterystyczna cecha silników Mesgera stosowanych w 911 była prawdziwie sucha miska olejowa, która zapobiegała odpływaniu oleju podczas pokonywania długich zakrętów czy też łuków. Model, który widzicie, należy do egzemplarzy kolekcjonerskich. Posiada przebieg 10 tysięcy kilometrów i wygląda tak, jakby został przed chwilą odebrany z salonu. Cena takiej 911 waha się w granicach 120 tysięcy euro. I dlatego, moja droga, 911, wędrujesz za chwilę do garażu. Ale zanim tam pojedziesz, mam dla Ciebie robotę. Trochę ten tor jest za mały na to, żeby ten samochód rozwinął skrzydła i kręcił się właśnie do 9 tysięcy obrotów. Słuchajcie, rewelacja, trochę driftu nie zaszkodzi, ale jest wszystko naprawdę pod kontrolą. Trochę byłem zdystansowany, jeżeli chodzi o ten samochód, ale kurczę, zawias wybiera idealnie, świetnie, hu! I międzygaz, płach i jesteśmy. Hu! Powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. Myślałem, że ten samochód to taki troszkę dziadeczek, który może tylko po prostu pokazać pazur, a on jednak go ma. Jestem pod mega wrażeniem. Trochę opony są słabe, ale słuchajcie, to są oryginalne opony, które były montowane w tych samochodach seryjnie. Fakt, tor mamy za mały, bo mamy 900 metrów i tutaj muszę Wam przyznać, że nie mogę, że tak powiem, wydobyć wszystkich walorów z tego auta. Świetnie się trzyma ten samochód. Kurczę, bez elektroniki, powtórzę jeszcze raz. ABS jest, słyszę go gdzieś tam, jak mocno przyhamowuje, ale odpuszczę gaz i on wraca, ten przód wraca. Nie mam tej jakby informacji, że nie panuje nad podnoszącym się przodem. Skrzynia biegów, kurczę, ten short shifter mógłby być lepszy. Prawdopodobnie chyba w RS-ach ta skrzynia biegów była troszeczkę lepiej, kamera odpadła, lepiej były pomodyfikowane te skrzynie w modelach RS. Dlaczego? Były chyba użyte szlachetniejsze, że tak powiem, i mocniejsze elementy, które pozwalały przenieść bardzo duże przeciążenia w momencie, kiedy kręcisz silnik do 9000. Wędrujesz za chwilę do garażu, ale zanim tam pojedziesz, mam dla Ciebie robotę. A tą robotą jest wyścig. Zorganizowałem wyścig pomiędzy BM-ką, a właśnie 911. Chcę zobaczyć, czy leciwa BM-ka przygotowana typowo rajdowo czy wyścigowo da radę dotrzymać kroku 911 GT3. Zapraszam.
Słuchajcie, pomyślałem sobie, że samochód za 500 000 zł kontra samochód za 50 tysięcy. Zobaczymy. Technologia BMW z silnikiem 3-litrowej benzyny OD46 kontra 3.6 381 koni. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało. No powiem Wam szczerze, że myślałem, że zostanę na starcie. W sumie wynik był do przewidzenia, ale chciałem bardzo mocno sprawdzić, czy ta właśnie BMW, która już powiedzmy, można nazwać ją uleciwą, będzie konkurencyjna w stosunku do Porsche 911. Słuchajcie, bezkompromisowo i bezapelacyjnie, jak najbardziej i po zakrętach, i na prostej zwyciężył 911 model zwany GT3. No ale zanim się pożegnamy, muszę Wam powiedzieć o czasie, który wykręciłem GT3. Myślałem, że zrobię odrobinę lepszy czas, ale opona, jak i charakterystyka toru nie pozwala na to, by GT3 rozwinęło skrzydła i pokazało wszystkie swoje walory auta wyścigowego. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Ci, którzy chcą zostać ze mną na dłużej, niech wcisną dzwoneczek, jak i subskrybują kanał, dają lajka. No i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Strzała, cześć. Cofnij, no. Piśmaki. Te wąskie biodra. Siadają poduszki powietrzne. Wszystko mi się rozsypało. No dobra, tu powiem was tymi słowami. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Nie może, nie musisz. Pasy sześciopunktowe. Jeszcze raz.